Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 6 grudnia, jest to Mikołaj. Wiele osób w tym dniu obdarowuje się prezentami, większymi lub mniejszymi, lub tylko takimi symbolicznymi, ale ja dostałam od Was wszystkich ogromny, ogromny prezent i mówię tutaj o subskrypcji 20 tysięcy. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe i mnie i zarówno mojego przyjaciela, operatora, również to nas motywuje, słuchajcie, do dalszej pracy, że nam się chce, bo jest to po prostu bardzo miłe, że naszą pracę ktoś docenia, a wbrew pozorom jest to praca, która czasami męczy, czasami zniechęca się człowiek, czasami, wiecie, coś nie wychodzi. Ja Wam opowiadałam wiele różnych sytuacji, jakie wychodzą, jak kręcimy te filmy. No ale tak naprawdę to mamy z tego mimo wszystko bardzo dużą przyjemność, a tym bardziej, jeżeli chcecie nas oglądać, chcecie komentować te filmy i po prostu dobrze się bawicie. Mnie to sprawia bardzo, bardzo dużą przyjemność i za to Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście i że po prostu tak wspieracie ten kanał. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Jest to dla mnie najlepszy prezent, jaki sobie mogłam wymarzyć. A muszę Wam powiedzieć, że zakładając ten kanał rok temu, myślałam, że taka liczba jest po prostu tak daleko, tak nieosiągalna. A proszę bardzo, udało się i po roku ciężkiej pracy jest. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. No ale wróćmy, słuchajcie, do naszych choinek. Bo wczoraj się zastanawiałam, jak wyciągnęłam te dwie choinki, no to się zastanawiałam, czy mam dwie postawić, czy nie. Tak jak wspominałam wczoraj, ta biała choinka, która tutaj już jest rozłożona, to ona jest choinką, którą ja dopiero w styczniu dostałam, a teraz ją dopiero rozłożyłam. I ona jest rzeczywiście bardzo ładną choinką, natomiast jest choinką dosyć małą, niską, bo ona ma, myślę, że tak z 1,50 m ma. Tak patrzę, jak mniej więcej ile ja mam, nie? Wzrostu, więc jest taką choineczką dosyć małą. I tak się zastanawiałam, bo jest bardzo ładną choinką. Jakbyś pokazał tutaj też tą drugą choinkę. Ta choinka jest wieloletnia. Nie wiem dokładnie, ile ona ma, ale pamiętam, że babcia żyła i babcia, jak ubraliśmy, to powiedziała, że to jest najpiękniejsza choinka, jaką ona widziała. I dlatego mam bardzo duży sentyment. To jeszcze, widzicie, wczoraj rozkładałam, a tu jeszcze okazuje się, że jest nierozłożone. I słuchajcie, mam do niej dosyć duży sentyment przez to, że ona rzeczywiście, muszę Wam powiedzieć, naprawdę jak na tyle lat, to ona się dosyć dobrze trzyma. Ktoś napisał w komentarzach, że 20 lat temu ta choinka musiała dużo pieniędzy kosztować. Tak, ona nie była tania i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj też takie 3-metrowe choinki tanie nie są. Żeśmy rzeczywiście też podchodzili dosyć długo, czy kupić sztuczną, czy nie. No ale jednak ze względu na to, że dzieci chciały mieć dosyć długo choinkę, no to zdecydowaliśmy, że kupimy sztuczną i kupiliśmy. No i jest, jak widzicie, z nami do dzisiaj. Także ta choinka, no jeszcze chyba sobie u mnie pożyje. No ale wracajmy do tej choinki. Słuchajcie, myślałam tak, że dam sobie ją do sypialni i powiem Wam, że ona by się tam zmieściła. Ona by się zmieściła, bo ona jest mała, jak się okazuje, nie jest taką dużą choinką i w sypialni, w tym mniejszym pokoju ona już będzie widoczna. Ale to zrobię, słuchajcie, na drugi rok. Na drugi rok pewnie choinka wyląduje w sypialni, a w tym roku postanowiłam, że dam tutaj, pokażę Wam, bo sobie już przymierzyłam mniej więcej i tak chcę mniej więcej tutaj postawić. No oczywiście ja to sobie potem
jakoś tam ułożę. I sami widzicie, że dosyć fajnie te dwie choinki wyglądają. Tu muszę jeszcze, tu powiesiłam gwiazdę, no tam jeszcze firanki muszę poprawić, no to wiadomo, słuchajcie, bo to na razie tak postawiłam tylko dla Was, bo będę dzisiaj, ale to prawdopodobnie wieczorem, nie wiem, wieczorem albo nawet może jutro, zobaczę, dopiero będę układała światełka, dlatego, że się okazało, że oczywiście czego mi brakuje? No czego brakuje? Przedłużacza. I muszę pojechać, nie wiem, czy do Mrówki, czy do Brico, zobaczę, gdzie tam w końcu pojadę. No i muszę kupić sobie przedłużacz, dlatego że tak, na tej choince to już z doświadczenia wiem, że trzy to jest minimum kompletów światełek. Muszę tutaj powiesić, bo ona, żeby była ładnie oświetlona, no to jednak to jest duża choinka, naprawdę duża, szeroka, więc słuchajcie, tamtych światełek musi być. No a niestety kiedyś to tak fajnie robili te światełka, że można było podłączyć, wiecie, i sobie robiliście tak, że jeden taki rząd, a ta końcówka do kontaktu była jedna, że można było je łączyć. Teraz robią tak, że każdą muszę osobno mieć ten gniazdo. No to jest w ogóle dla mnie bez sensu, no ale tak jest. Tamte mi się już przepaliły i niestety nie mam już tamtych. No i muszę teraz te. No i nie mam światełek do tej choinki. Do tej choinki muszę kupić też światełka, bo nie mam. No i muszę kupić. I dzisiaj pojadę na zakupy do Mrówki, więc zobaczę, może nawet, słuchajcie, Was tam zabiorę na te zakupy. Jak mi się uda coś tam nakręcić, to Wam jeszcze pokażę, na co się zdecydowałam. No ale przy tej okazji, jak ja już mam tu bałagan, zobaczcie, co się dzieje na podłodze. Ta podłoga jest już widzicie, że ona już jest po prostu, no dzieje się, słuchajcie, dzieje się już na tej podłodze, więc ja chcę tam wszystko to, co jest takie bałagani, to chcę to wszystko właśnie zrobić, także jeżeli ona już będzie ubrana, to żebym ja mogła się zająć właśnie tymi takimi różnymi dekoracjami, czy tu na komodzie, czy tu w kuchni, na stole, żebym ja już mogła, bo w tej chwili jak ja sobie, słuchajcie, to zacznę wyjmować, to też trochę na stół kładę te gałęzie, czy te dekoracje. Na pewno każdy z Was, jak ubiera choinkę, to wie, co się dzieje w domu. Potem jest, słuchajcie, wszystko macie w brokatach, w białym śniegu, w igłach. Cuda się dzieją. No ale dzisiaj jeszcze chciałabym Was zabrać w jedno miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byliście, do którego Was no, chciałam zapraszać, ale tak jakoś zwlekałam. No ale dzisiaj już i tak muszę, bo muszę wyjąć właśnie dekoracje, a tam jeszcze są dekoracje na choinkę. Tak, to jeszcze nie koniec dekoracji, słuchajcie, bo mam jeszcze po prostu... No a właśnie co mam i gdzie mam, to za chwilę Was zaproszę. Słuchajcie, ale zanim jeszcze pójdziemy, no to chcę Wam pokazać, bo pamiętacie wczoraj, ojej, poczekajcie, on taki ciężki dosyć jest, pamiętacie tego jelenia, co Wam pokazywałam? Oczywiście on ma tutaj zepsute te światełka, więc ja je tutaj sobie od nowa ułożę, ale znalazłam też taką ramę, zobaczcie, taką owalną i tak sobie pomyślałam, zobaczcie, tak o, na swoim brzuchu wezmę, coś takiego, nie wiem czy dobrze widać, może tak pokażę, chociaż tutaj jest ta, on jest ciężki ten jeleń, muszę Wam powiedzieć. I chcę w takim zrobić, właśnie w takiej ramie tego jelenia.
Zobaczę, może mu zawieszę albo sznur pereł, albo zawieszę mu korale, albo mu zrobię szalik na drutach. Słuchajcie, na razie muszę go powiesić, a potem będę się zastanawiać, no bo tak to on by był za mdły, prawda, gdyby tylko tak go zostawić, więc trzeba będzie go przyozdobić. I zobaczę, czy mu zrobię jakiś szalik, czy coś. Zastanowię się. Ja mam czerwony szalik, może będę mu wieszać swój szalik czerwony, co? A poczekaj sekundę, pokaż choinki, a ja wam pokażę tak szybko, bo wszystko mi, słuchajcie, przychodzi tak do głowy w trakcie robienia tych filmów. O matko, but mi spadł. Już wam pokazuję, ale na przykład, zobaczcie, to jest mój szalik, który taki komin. Zobaczcie, jak fajnie by wyglądał. Co, nie uważacie? Na przykład, o, poczekajcie, bo to nie jest takie proste. Ale jakbyśmy go ubrali na przykład w taki szalik, co? Czerwony, fajnie by wyglądał. W tej ramie, w tym czerwonym szaliku, a jeszcze jakby mu tu te, jak to się nazywa, te rogi będą oświetlone, może tu gdzieś damy jakieś igliwie. O tak, tylko na gorąco wam pokazuję, że jakiś pomysł do tego mam. Także i to, co jest najważniejsze, to, że miejsce już znalazłam i już wiem, gdzie powieszę tego jelenia. No dobra, ale idźmy do moich kolejnych skrzyń z dekoracjami. Słuchajcie, mam nadzieję, że pamiętacie te lustra, które były tutaj przy tych półkach z książkami. Ja wam mówiłam kiedyś, że ja wam pokażę, co skrywają te lustra. Oczywiście, słuchajcie, no powiem wprost, jest tam moja garderoba. I nie wiem, czy mi się będzie chciało w tym roku ją sprzątać. Prawdopodobnie nie i dopiero w styczniu będę ją sprzątać. No ale ponieważ mam tam dekoracje, a powiedziałam wam, że pokażę wam, gdzie te wszystkie dekoracje trzymam, no to zapraszam was do mojej garderoby niesprzątniętej. Taram! Słuchajcie, dlaczego mówię, że nie sprzątniętej? Bo ktoś powie, że jest poukładany, więc o co chodzi? Generalnie lubię mieć poukładane rzeczy, dlatego że to, co wam kiedyś mówiłam, ja jestem osobą emocjonalną. Lubię mieć porządek wokół siebie, żeby się pozbywać jak najmniej mieć tych negatywnych emocji. A wtedy, kiedy czegoś szukam, denerwuję się, że nie mogę znaleźć, no to wtedy robi się tak, jak się robi. Słuchajcie, a tutaj w tej garderobie, jak ja mówię o porządkach, no to jest porządek taki robiony, że ja absolutnie wszystko wtedy zdejmuję z tych półek. To jest wysoka garderoba, bo to, co ja wam wspominałam, ona jest, to mieszkanie jest wysokie, więc to jest duża garderoba. Pamiętam, jak moi synowie mieli, każdy z nas miał po dwie szuflady, bo to są szuflady, tak? To są szuflady, w których ja trzymam tu różne rzeczy. No i moi synowie mieli, każdy miał z nich dwie szuflady, gdzie mieli swoją bieliznę plus skarpety. No ale oczywiście moi mężczyźni się wyprowadzili i ja tak popatrzyłam, ja mówię, o rany, ile mam miejsca. I potem kiedyś pamiętam, Kornel przyszedł, mówi, mamo, ale ty się szybko rozepchałaś w tej garderobie. No, muszę wam powiedzieć, że tak. Tak to jest, że jak mieszka nas tyle osób, no to się jakoś układa. Okazuje się, że dajemy radę to wszystko ułożyć. A potem jak nagle macie te, ja nie wiem jak to się dzieje, ale że te puste miejsca w mieszkaniu tak szybko się zapełniają zawsze. No, ale przez to muszę wam powiedzieć, że mam dużo miejsca. To tak obiektywnie, jak macie dużo miejsca do przechowywania, no to po prostu łatwiej jest utrzymywać takie porządki. O, ja mam tutaj też drabinkę. O, tutaj trzymam odkurzacz pod spodem. Tu mam taką podręczną drabinkę, która po obiedzie. Ona mi pozwala, że ja sobie szybciutko wchodzę,
i biorę sobie rzeczy z wyższych półek i nie mam tego, że nie dosięgnę, tak? Że coś nam rozwalam, bo nie dosięgnę. Tutaj wiszą, tu już nie musisz pokazywać, ale tu wiszą moje torebki, tu jest taki podręczny odkurzacz, tu jest wiadro, gdzie myję podłogę. No ale to już jest, słuchajcie, no jak posprzątam tą garderobę, no to będę wtedy wam pokazywać. Natomiast też tam mam jakieś donice, tutaj jakieś jeszcze dokumenty, wiecie, ale na samej górze, tam z prawej strony, nie pokazuję już tam, bo tam naprawdę jest wszędzie nieposprzątane, to jest taki, wiecie, nieład. Ale też jakbyście zwrócili uwagę, mam na przykład, jak mam te skrzynie, to przez to, że chcę widzieć, co jest w tych skrzyniach, to na przykład opisuję tutaj, że to są ubrania Miłosza, no bo on ma tam jakieś takie ubrania, które, wiecie, czasami mu się przydają, jak tu przyjeżdża. No albo po prostu tak jak dekoracje, no to też one są, słuchajcie, pojemniki przezroczyste, dlatego że trudno by mi było tutaj wchodzić w kartony, patrzeć, co i w każdy karton zaglądam. Więc naprawdę doskonale sprawdzają się te przezroczyste pojemniki, bo ja już sobie tylko luknę i już wiem, gdzie co mam. No ale w tej chwili będę chciała właśnie wydobyć te moje dekoracje świąteczne i do tego muszę sobie przynieść tutaj tą wysoką drabinę. Tutaj jest, zobaczcie, też takie pomieszczenie, taką mam lukę, gdzie mogę sobie trzymać te suszarki, mogę trzymać, znaczy te suszarki, tu trzymam też tą drabinę, tu jeszcze mi się fajnie, tak, o tam mam z tyłu nawet walizkę widać, no aha, i słuchajcie, bo spojrzałam tak tutaj na, bo tak wiele osób pytało mnie i chciało, co się dzieje z tą szafką na buty, no więc ta szafka na buty jest tu. Nie będę moich butów pokazywać, ale szafka jest tutaj. Nie wiem, czy ja z nią coś będę robić. Tu jest też internet, który kupiłam, słuchajcie, też ze względu na was, na to, żeby ten internet był szybszy i tak dalej. No więc tu jest ten internet, który no jest nowym internetem, jest o wiele szybszym. No oczywiście koszty też są większe, no ale to nie mówmy dzisiaj o takich rzeczach. No i tutaj właśnie mam ten internet i tu jest ta szafka. Czy ja będę robiła coś z tą szafką? Słuchajcie, nie wiem, chyba nie. Dlatego, że no nie pokazuję już tak wszystko, bo może gdzieś tu jakieś kurze są. Słuchajcie, ja mam naprawdę nieposprzątaną tą garderobę. I tak na żywca żeśmy tu weszli i posłuchajcie, o tu jest też to lustro, co malowałam, bo ono fajnie mi tutaj, wiecie, to lustro w garderobie bardzo fajnie daje, bo tu jest to pomieszczenie, nie wiem ile ono ma, 5-6 metrów kwadratowych, bo nie jest małe i jeszcze jest w dodatku wysokie, więc to jest naprawdę fajne miejsce, fajna garderoba. I to, co wam mówiłam, już mówię po raz kolejny, naprawdę mając te miejsca do przechowywania, fantastycznie się po prostu utrzymuje porządek. Na razie też dałam, jakbyś tylko tak lekko tutaj pokazał, na razie nie chcę tutaj, tu są też te obrazy, ale nie koncentrujmy się, bo posłuchaj, daj sobie spokój, bo słuchajcie, ja dzisiaj nie chcę omawiać garderoby, bo na to przyjdzie czas, jak będziemy i wtedy wam powiem, które rozwiązania się sprawdzają, które nie i tak dalej, więc postaram się wam wtedy bardziej to powiedzieć. Jak jeszcze sobie ją posprzątam, to wam pokażę wam również, jak ja sprzątam, bo ja wtedy wyjmuję totalnie wszystko, myję tą garderobę, robię to raz w roku, ale to się opłaca. Pokażę wam między innymi też później, jak ona jest wentylowana, przez co tutaj jest ta zachowana ta cyrkulacja powietrza. Natomiast jest to pomieszczenie naprawdę, które no każdy powinien mieć i ja tą garderobę zrobiłam kosztem pokoju.
dużego pokoju. Ale widzicie, mówię, że nie dzisiaj, nie jest tematem garderoba, no ale jak już zaczynam gadać, to się rozgaduję. Dobra, idziemy, biorę drabinę i idziemy po dekoracje kolejne. Drabinę sobie rozłożyłam. Ona jest fajna, ta drabina. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z pierwszych zakupów, jakie zrobiłam w tym mieszkaniu, no bo bez tej drabiny to ja, słuchajcie, choinki nie ubiorę, firanek nie zawieszę. Przy takiej wysokości mieszkania, jakbyś tak uniknął pokazywania mojego tego, tej części tylnej mojej... O, widzicie? Ale gdzie ja mam światełka, to ja nie wiem. Tutaj są te, no dobrze, posłuchajcie. Tu mam jedno i teraz muszę sobie zejść. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja się zawsze śmieję, że ja mam bardzo dużą gimnastykę tylko przy zdejmowaniu, a w tej chwili no, nie chcę korzystać z pomocy operatora, bo chcę, żeby on to kręcił, ale to nie są ciężkie pudła. Więc ja tutaj, o i te dwa, bo tamte są czerwone, nie będę brała. Tak. O. I tu jeszcze zerknę, zobaczę czy ja, gdzie ja mam te swoje lampki. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy też tak macie. Tutaj nie, tu nie, tu też nie. Od razu zawsze sprawdzam, co ja tu mam. Aha, tu jest ten. Okej, dobra. O, tutaj coś jeszcze jest. Jakiś wianek stary, ale nie wiem, czy go będę wyciągać. Dobra. Dobra, tu nic nie ma. Dobra. Idę szukać swoich lampek. I to, słuchajcie, ja wcale nie żartuję. Ja w tej chwili nie udaję. Ja nie mam pojęcia, gdzie ja te lampki położyłam. Czy ja je dałam do piwnicy? Gdzie ja te lampki położyłam? Słuchajcie, prawdopodobnie dzisiaj będę szukała. Ale jeszcze za moment pokażę Wam trochę skarbów, co my tu mamy w tych naszych pojemnikach. Ale nie tu, wyjdziemy do pokoju. Przejrzyjmy, co my tutaj mamy. Oczywiście nie będziemy tutaj... Och, uwielbiam już, jak to się tak błyszczy. Zobacz. Patrz. Widzicie, jak to się już wszystko mieni. O, muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię tą bombkę. O, takie serduszko. Piękna ta bombeczka jest. Bardzo ładna. O, te serduszka też są piękne. Te serduszka to kupowałam w Almi Dekor. I to były też również po przecenie. Już po świętach, ale one są przepięknie zrobione, naprawdę przepięknie, tak się weźmie to do ręki, tutaj te perełki, to wszystko, zobacz, to jest po prostu dla mnie dzieło sztuki i mam ich kilka, o poczekajcie, mam tutaj jeszcze, mam jeszcze takie, zobaczcie, ojejko, to mi się o coś zahaczyło, muszę uważać, o zobaczcie, widzicie, ten sam motyw, tylko to jest gwiazdka, a to o. Pięknie to jest zrobione. Ja za każdym razem, jak je biorę do ręki, to jest tak i tu, i z tyłu, i tu. Naprawdę jest przepięknie to zrobione. No te są też ładne, takie zwykłe. Bardzo lubię też te ozdoby, o te na klipsy.
One są bardzo wygodne, a zwłaszcza do tych białych, dużych, gdzie mają, ciężko się na te duże, takie fajne choinki, bardzo ciężko się wiesza wbrew pozorom bombki, dlatego że one mają duże te gałęzie. Ja dzisiaj prawdopodobnie jeszcze Wam pokażę tylko, zobaczcie, tutaj też mam takie... Och, zaraz Wam pokażę jeszcze coś. Te serduszka, też zobaczcie, jakie są piękne. One są naprawdę piękne. To są też takie, ale chcę Wam pokazać, jeszcze miałam, to też kupowane były w Almi Dekor, takie małe, piękne, no to są dla mnie jak małe takie dzieła sztuki, te z Almi Dekor i muszę Wam, jeszcze jeden Wam pokażę. Tutaj też mam takiego, zobaczcie. O. Mam ich dużo i one są w takich, to są takie małe dosłownie dzieła sztuki. Mam takie jeszcze tu dzwony, ale... O, też mam takie dzwony, zobaczcie. I to dzwonki. Bardzo ładne. Ale ja nie chcę dzisiaj Wam poszczególnych zabawek pokazywać, aczkolwiek chciałam jeszcze tutaj, myślałam, że... O, takie też mam stare, fajne, zobaczcie. Bardzo ładne, nie? Takie, z takim rubinem, takie mam, też piękne. Ale myślałam, że tu mam więcej tych na wierzchu, tych... z Almi Dekor, żeby Wam pokazać. O, tu mam też takie, zaraz już widzę, zaraz się dokopię. Też to też jest chyba, nie wiem, czy to było też z Almi Dekor, nie. Zaraz Wam pokażę. O, też takie serce. Zobaczcie, jakie ładne. To jest takie jak te białe. To też są takie naprawdę pięknie wyszywane. O, tu mam takie zwykłe. Ojej, ten lizak się już, słuchajcie, zobaczcie. Flak się zrobił. Bo to był prawdziwy lizak, słuchajcie. O, już jest do wyrzucenia. On już jest do wyrzucenia. Fuj, klei się cały. No i to takie można rzeczy znaleźć. O, też takie fajne gałązki. One świetnie też się, właśnie się sprawdzają do różnych stroików, jak i właśnie jako zawieszka taka na ten. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że... O, te znalazłam, też są piękne. O to, to jest... Ja tymi się zachwycam, bo one są naprawdę piękne. Ja mam trochę tych zabawek też z Almi Dekor i lubiłam bardzo tą firmę, zwłaszcza kiedy... A ten karmelek? Twardy, a ten twardy. Muszę Wam powiedzieć, że te lizaki świetnie wyglądają na choince. Bardzo fajnie. No i słuchajcie, ja tak bym mogła z Wami siedzieć bardzo długo i oglądać te zabawki, ale ja myślę, że te zabawki to będziemy mieli z tego przyjemność, jak będziemy już ubierać choinkę, bo ja teraz tylko tak z wierzchu chciałam Wam pokazać jakieś tam, o zobaczcie, taki zwykły jeleń wiszący, też fajnie wygląda. Każdą zabaweczkę, którą się bierze do ręki, no ja mam przynajmniej z tego przyjemność i się zachowuję jak chociaż raz w roku, jak to dziecko, kiedy otwiera pudełka pełne zabawek. I nie na darmo to się nazywają, słuchajcie, kiedyś, dzisiaj się nazywa to ozdoby świąteczne, dekoracje na choinkę. Za moich czasów to się nazywało, jak byłam ja mała, to się nazywało zabawki na choinkę. I rzeczywiście ja to do dzisiaj tak traktuję, bo mam ogromną przyjemność, jak właśnie wyciągam, jakbyś tak jeszcze raz tu pokazał, bo tak one tu w kupie, jak są wszystkie naraz, to nie widać tej poszczególnej urody. Uwielbiam, kiedy te wszystkie dekoracje zawieszam na choince i potem za każdym razem odnajduję jakieś piękny taki motyw w tych dekoracjach. Zobaczcie, nawet to taki pojedynczy motylek, jakoś, poczekaj, tak Ci go tu dam, taki pojedynczy motylek, czy każdy kwiatek, o proszę, też taki mam tutaj.
takie pojedyncze. Słuchajcie, jest tego bardzo dużo i ja uwielbiam te wszystkie poszczególne te zabawki. Jeszcze. No dobra, no nie, chyba jednak będę kończyć, bo wiecie co, ja bym tak zaczęła wam wszystkie wyciągać. Tu mam taką gruszkę też świecącą i ten. Dobrze, słuchajcie kochani, ja dzisiaj będę już kończyć, no bo ja tak jak siądę nad tymi pudłami, a jeszcze czeka mnie cała moja skrzynia, no ale przede wszystkim muszę znaleźć te lampki i podejrzewam, że wiecie co się stało, że te lampki są na dnie skrzyni. To będzie dopiero, no ale prawdopodobnie wtedy sobie przygotuję stół, wyjmę te poszczególne zabawki, żeby widzieć co i jak i wtedy będziemy ubierać. Mam nadzieję, że żeście się nie nudzili i że tak jak ja lubicie właśnie oglądać swoje zabawki. I muszę wam powiedzieć, że starajcie się zawsze na nie spojrzeć tak pod innym kątem, bo ja na przykład jak biorę jakąś zabawkę do ręki, to naprawdę widzę, za każdym razem staram się na nią spojrzeć. Nie, że tylko biorę zabawkę i wieszam, tylko staram się ją oglądnąć, bo te rzeczy mają dla nas nie tylko taki wizerunek, wiecie, wizualny, estetyczny. Dla mnie to są po prostu wszystko, każda zabawka to są emocje, bo albo wiem ile radości sprawiało mi kupowanie takich ozdób, zwłaszcza słuchajcie w czasach, kiedy tych dekoracji nie było. O Boże, pozycję sobie zmienię, bo mi nogi ścierpły. Słuchajcie, kiedy tych dekoracji nie było i ci, co pamiętają te czasy, to wiedzą, jak my żeśmy się w tamtych czasach nagle, jak pojawiły się te dekoracje, jak my żeśmy się zachłysnęli, no przynajmniej ja. I nagle się okazało, że możemy mieć dużo pięknych dekoracji. Oczywiście ja też bardzo lubię te dekoracje, które sami wykonujemy i tak dalej, ale niemniej te dekoracje też bardzo, bardzo cenię i też od czasu do czasu, słuchajcie, robiliśmy z dziećmi łańcuchy z kukurydzy prażonej, żeśmy robili jako łańcuchy. No owoce wiadomo się suszyło, jeszcze do dzisiaj mam te pomarańcze niektóre suszone, czy jabłka, cukierki, a potem tylko papierki wisiały. Więc jak dzieci były małe, to robiłam tego typu rzeczy. W tej chwili nie robię, bo mi się po prostu już nie chce. Zwłaszcza, że po prostu, no wiecie, jest tyle innych rzeczy do zrobienia, że po prostu już nie mam siły. Nie mam siły już na to wszystko. Słuchajcie, będę się dzisiaj już, będziemy kończyć, bo ja tak mogę siedzieć nad tymi pudłami i cały czas z wami gadać. Także do zobaczenia jutro. Będziemy, no jak znajdę te, znaczy na pewno znajdę światełka, jak kupię te, jak one się nazywają, przedłużacze, no to wtedy będę już dzisiaj wieczorem, tak będę chciała zrobić, żeby dzisiaj wieczorem zapalić światełka. I być może właśnie już dzisiaj wieczorem nagram ten film, a jutro go zobaczycie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do jutra, cześć!